Robaczki, witajcie na kanale Mega Dyskont w kolejnym odcinku poświęconym serii SpongeBob Kranciastoporty. W poprzednim odcinku niestety nie udało się po raz kolejny przejść levelu 31, ponieważ nie mieliśmy boosterów szybkiego gotowania, ale na szczęście udało mi się uzbierać odpowiednią ilość diamencików, mam ich 21, po to, aby jakby spróbować przejść go jeszcze raz, czyli jakby spróbować razem z boosterem dokonać praktycznie niemożliwego. Ktoś, kto był ze mną przez ostatnie dwa odcinki, widział, jak trudno było w ogóle podjąć jakąkolwiek próbę przejścia go, bo nawet z najlepszym czasem i z najlepszą realizacją wszystkich zadań i zleceń zabrakło nam 4 punkty, bo tam było 921 na 925. Także mega, mega, mega trudny level, mimo tego, że nie jest tak oznaczony. Mam nadzieję jednak, że dzisiaj się uda, także jeśli jesteście ze mną, to zostawcie oczywiście kciuka w górę. No i przechodzimy do próby przejścia tego levelu. Musimy sobie oczywiście kupić Instant Cook, bo bez tego ani rusz. Także włączamy, słuchajcie, booster i lecimy. Trzymajcie mocno kciuki. Minigold 925. Instant Cook gotowy. Szybciutko gotujemy. Gotowe, czekamy na pierwszych gości. Mega skupienie. Dobra. 2 różowe, 1 fioletowy, truskaweczka i to. Ok. 3 kawy. 1 zwykły, 1 fioletowy. 2 fioletowe, 1 różowy z jeżynką. Gotowe. Szybciej się chyba nie da. Momentami się będę wyłączać, słuchajcie, bo naprawdę mega się skupiam, żeby po prostu to przejść. A jak widzicie, łatwe to nie jest. Ok, 3 różowe z jeżynkami, ciach, ciach, 1 zwykły, 2 fioletowe z truskaweczką, kawa, różowy, ach, zrobiłam 2 różowe, on chciał fioletowe, ale na szczęście dobra, jest następny gość, który to zje. 2 fioletowe z truskaweczkami, 2 kawy, ciach, ciach. 1 zwykły, 1 fioletowy, 1 różowy z jeżynką. Dobra, lecimy dalej. Teraz tak, 3 różowe. Dobra, ciach, ciach, ciach. 3 fioletowe z truskawkami. Dobra, kawka. 1 różowy zwykły. Jest! Udało się! Już widzę, już widzę, już widzę! I nawet przekroczyliśmy, słuchajcie, próg punktowy! Udało się! Level 31 zrealizowany, ale naprawdę było mega ciężko, słuchajcie. No trzeci odcinek, któreś już z rzędu podejście do tego levelu, naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo ciężko, ale jak widzicie, z boosterem się udało. Wow! Jestem mega zadowolona, że się udało, mam nadzieję, że Wy też. Teraz, moi kochani, czas przejść do burgerowni, którą też udało mi się naprawić w poprzednim odcinku. Próbowaliśmy tutaj zajrzeć, niestety się nie dało, ale teraz na szczęście się da. Pobrały się wszystkie odpowiednie zasoby. Tam jesteśmy dopiero na początku przygody, bo przed nami jest tutaj level 2. No, burgerownia jeszcze nie wygląda jakoś mega super, ale no, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, że uda nam się też tutaj dojść dosyć daleko. Tutaj mamy teraz level 2. Nie będę na razie wykorzystywała boosterów, ponieważ no, powinny być dosyć proste te początkowe. Goal jest 110. Pamiętacie, jak to się robiło? Przygotowujemy bułeczki, wrzucamy mięsko na ruszt, nalewa się nam lemoniatka i mamy pierwsze zamówienie na pierwszego burgera. I robimy ciach, ciach i jeden burger jest gotowy. I teraz tak, burger i lemoniatka. Bułeczki i robimy kolejne. Tutaj troszeczkę dłużej się to mięsko robi. Ciach, ciach. Gotowe. Bułeczki. Mięsko się smaży, ale to musi być pyszne. Słuchajcie, jak ja bym zjadła sobie takiego burgera. Dobra, kolejny gotowy. I ktoś tutaj chce lemoniatkę, bardzo proszę. I kolejne burgery gotowe. A, ktoś tutaj przyszedł po lemoniatkę. Ja już mam burgery zrobione, widzicie? Nie zmarnują się, my je zjemy. No i tutaj bez żadnego kłopotu level zakończony. I mamy, to był level 2.
Zaraz zobaczymy, co tam mamy jeszcze dalej do zrealizowania. Oczywiście ten próg procentowy będzie się powolutku powiększał. Jak dojdziemy do tego skarbu, to no, na pewno zyskamy jakieś dodatkowe punkty, diamenciki, czy też jakieś rzeczy do wykorzystania, które na pewno przydadzą nam się dalej w grze. Bo widziałam, że za te pojedyncze progi, o tak jak widzicie, raz, dwa, trzy te mniejsze walizeczki, też na przykład jakieś boostery się dostaje pomiędzy. Też warto realizować te levele, bo dzięki temu dostajemy dodatkowe rzeczy, które nam się na pewno przydadzą. A teraz spróbujemy przejść razem level trzeci. I z tego co widzę, minimalny goal, czyli minimalny próg do osiągnięcia to 150. I zobaczcie, doszła nam sałata. Także kolejne utrudnienie i już mamy pierwsze zamówienie na burgera z sałatą. Ja już rzuciłam mięsko na ruszt. O, nawet dwa z sałatą. Także słuchajcie, gotowe. Kolejny burger. I ja już tutaj te bułeczki wrzucam na ruszt. Znaczy mięsko na ruszt, bułeczki gotowe. Bez sałaty tym razem dwa. Dobra, wrzucamy mięsko. Tutaj ktoś chce tylko lemoniatkę. I kolejne dwa burgery zamówione. Dobra, czyli ciach, ciach i dwa z sałatą do wydania. Ajajaj, źle zrobiłam, bo powinnam najpierw wydać temu, który zamawiał też bez. Ale dobra, mam nadzieję, że zdążę mimo tego. Okej. Kolejny burgerek, kolejna lemoniatka, widzicie? I tutaj już zauważam problem w szybkości smażenia tego mięska, bo zdecydowanie no, powinnam szybciej wydawać te zamówienia. Jednak mimo to chyba się wyrobiliśmy. Jeden z sałatą i jeden bez. Tak, bo nawet mamy dużo, dużo przekroczoną ilość punktów. Super, mamy 247 na 150, więc mamy super zrealizowany level. Dzięki temu w rankingu troszeczkę się podniosłam, bo jestem na 7. miejscu. Zaraz zobaczymy może od razu kolejny level i widzicie, nasz próg procentowy się powiększa, jakaś gwiazdeczka zaliczona, 1 na 1, czyli już jakieś zadanie zrealizowane. Aha, i dzięki temu dostaliśmy tam jakieś dodatkowe punkty, monety. Okej, słuchajcie, zobaczmy, co słychać w levelu czwartym. I tutaj widzę, że rekomendowany jest inny kucharz, ale my spróbujemy naszym kranciastoportem, ponieważ nie mamy tamtego odnalezionego. Tutaj mini goal jest 7 łapek w górę, więc podejrzewam, że chodzi o to, aby 7 klientów wyszło z naszej restauracji zadowolonych. Nie mam pojęcia, co to są za sztućce. I co on od nas chce, bo ja takich sztućców tutaj nie mam. A, dobra, czyli to jest po prostu zamówienie. Okej. Nie wiem, czy się wyrobię, słuchajcie, bo to mięsko się dosyć długo smaży. Dobra, poszło. Lemoniatka. Kolejne się robią. Jeden z sałatą. Lemoniatka. Dobra, kolejne łapeczki do góry. Teraz widzicie? Ach, ten poziom zadowolenia po prostu nie może spaść niżej. Już rozumiem, o co chodzi. Dobra, damy radę chyba. Jest! 7 na 7! Nie, 8 na 7! Czyli 8 klientów wyszło zadowolonych. To też jest dosyć stresująca część tego levelu, ponieważ jakby ten poziom zadowolenia spada w momencie, kiedy to wszystko nam się przygotowuje. Czyli jak smaży się mięsko, jak przygotowujemy w międzyczasie te bułeczki, no to wszystko zajmuje czas i jak spadnie po prostu ten poziom poniżej tej połowy, no to wtedy z automatu możemy tej łapki nie dostać. Super, dzisiejszy level mega udany. Wychodzimy, słuchajcie, z burgerowni. Jakiś food truck event będzie. I na chwilę obecną mamy, słuchajcie, wszystko, kochani. Udało nam się fajnie zrealizować dzisiejszy level 31, ten, z którym walczyliśmy 2 odcinki. Udało się fajnie przejść 3 levele z burgerowni, także idziemy do przodu. Nie mogę robić sobie takich długich przerw w grze, bo potem widzicie, że trudno jest nadgonić straty. Mam nadzieję, że się Wam seria podobała. Oczywiście chętnie do niej wrócę, jak zawsze. Także jeśli będziecie chcieli znowu zobaczyć SpongeBoba, Kranciastoportego, to oczywiście dajcie znać. Buziaki, miłego dnia, pa, pa!